Prime.pl. Jesteśmy bezpieczni. Prime Show MMA4, razem ze mną zwycięska Ewa Piątkowska. Witam. Cześć. Zasłużone piwo jest, widziałem od Kasi z Fansportu. Tak, w końcu nie muszę udawać sportowca i mogę wrócić do swoich nawyków. Co to znaczy udawać sportowca? No, powiesz, przez ostatnie tygodnie naprawdę solidnie trenowałam, a teraz już mogę się zrelaksować z piwkiem. Tam czeka na mnie, miał być pączek, jest muffinek, zawsze coś. Zawsze coś, zawsze jakieś węgle. Ewa, powiem Ci tak, pokazałaś, że ta różnica pomiędzy sportowcem zawodowym a freakami jest kolosalna, jest ogromna. Ty się bawiłaś w tej klatce i chyba trzeba to powiedzieć, że no nie było to dla Ciebie jakieś wyzwanie sportowe, co? No rzeczywiście było łatwiej niż myślałam, bo Ania była, po prostu była za wolna, żeby wejść mi w nogi. No i wyczułam ją właściwie dosyć szybko, już w pierwszej rundzie jej szybkość, jej umiejętności i nie dałam sobie zagrozić do końca rzeczywiście. Ale wiesz, no jak na pierwszą walkę spoko, pierwsze koty za płoty i w następnych walkach może zmierzę się z kimś, kto jest, nie wiem, specjalistą od parteru, kto wchodzi w nogi dynamiczniej, ale trzeba przyznać, że Ania jest twarda, no przyjęła trochę tych mocnych ciosów, z drugiej strony trochę żałuję, że nie wchodziła w wymiany, że tak trochę defensywnie podeszła do tej walki. Spodziewałaś się, że będzie bardziej chciała pójść do tego parteru, że będzie chciała przenieść tę walkę do parteru? Bo mi się wydawało, no, że chyba tylko tam ma jakiekolwiek szanse. Ja myślałam, że będzie mnie spychała pod siatkę, ale tego nawet nie próbowała. Słuchaj, a jak Ci się walczyło z, można powiedzieć, no z amatorem? Ja wiem, że ona trenowała kiedyś boks, ale jednak to nie jest Twój poziom. Ty walczyłaś na tym najwyższym poziomie. Jak to było walczyć z kimś, kto no jest te kilka leveli niżej? Właśnie dosyć ciężko, bo jak ona się tak okopała w obronie, schowała się za gardą i się cofała, jak kiedy dostawała ciosy, to tak się chowała w takiej pozycji i wtedy ciężko jest cokolwiek zrobić. Wiesz, ja akurat wolę takie rywalki, które chcą się wymieniać ciosami, bo wtedy może wejść taki cios, na przykład, wiesz, jeden na drugi, cios za cios i wtedy łatwiej taką rywalkę zaskoczyć, nokautować. A tutaj po prostu musiałam za nią chodzić starać się trafić kiedy była w tej pozycji defensywnej, co nie było tak efektowne, jak kiedy dwie zawodniczki chcą rzeczywiście sobie zrobić krzywdę. Teraz możesz powiedzieć, jak dużą rolę w tym wszystkim miał trener Mirek, który wydaje mi się zdjął z Ciebie też trochę tej presji po ostatniej konferencji, to na nim się skupiły media, na nim się skupił wzrok widzów. Dało Ci to coś trochę? Trener jest naprawdę świetny. Tutaj było tak, że między naszymi szatniami była taka ściana, która nie dochodziła do sufitu, więc zorientowaliśmy się, że za ścianą jest Ania i się rozgrzewa ze swoim trenerem. Oni jeszcze nie wiedzieli, że my jesteśmy, więc poszłam do trenera, powiedziałam mu, żeby nie mówił na głos, bo oni tam wszystko słyszą. No i trener szedł i mówi tak, dobra, robimy tak, wchodzisz. Dwa ciosy, lewy, prawy i idziesz jej po nogi. Ćwiczyliśmy te zapasy przez ostatnie tygodnie, a oni myślą, że my będziemy boksować. Ha, więc tak, wchodzisz i cały czas obalasz. I tam słyszałam, że oni się śmieją za ścianą. No i to jest właśnie cały Mirek, więc fajnie. Mówię, to jest najlepszy trener do freak fightów, jest dobry i w MMA, i robi show, i właśnie ściąga presję z zawodnika, więc no, jestem bardzo zadowolona z tego wyboru. No to trzeba odejść, że trener zawsze to presję bierze na siebie i jemu jest to obojętne, ile jest tego hejtu, ile jest tych złych słów. Powiedz mi, jak teraz już możesz to powiedzieć, jak duży problem sprawiają Ci te treningi parterowe i treningi zapasów? Ty jesteś stójkowiczką, pięściarką, a tutaj no, jednak ta dyscyplina jest zupełnie inna. Zapasy są ciężkie, to prawda, natomiast jiu-jitsu bardzo, bardzo polubiłam. Szczerze mówię, dla mnie ten nie koloryzuje i idzie mi to coraz lepiej. Naprawdę mi to fajnie wychodzi. I w jiu-jitsu, jeśli w jakiejś tam walce dojdzie do parteru, to mam nadzieję, że pokażę swoje umiejętności. Wszyscy chcą jednego pojedynku. Ewa Piątkowska kontra Ewa Brodnicka, te starcie no musi być. Pokazałaś, że z tymi freakami też te walki są bez sensu, no bo jednak masz ten poziom sportowy to solidny. Mam jeszcze trochę walk w kontrakcie, więc nie mów, że to... Ile masz jeszcze brak? No troszkę mam nadzieję, że jeszcze się ktoś znajdzie ciekawy. No ale nie zmusimy jej do walki, ona się boi. Wie, że mocno bije, wie, że tutaj klincz nic jej nie da, na klinczu zbudowała całą swoją karierę bokserską, więc moim zdaniem to się nie stanie. Była propozycja walki dla Ewy Brodnickiej, czy nie? Wiele razy była w boksie, a w MMA no wiadomo, że tak, była i no ona odmawia. Nawet jej federacja Heilig chciała zorganizować taką walkę, ale wiem, że postawiła zaporową cenę.
Aha, no to słuchajcie, no to teraz jest apel do Ewy, żeby jednak przyjęła ten pojedynek, no bo ja myślę, że tam byłoby ciekawie jeszcze poza walką. Te konferencje, programy, dużo by się działo, jak uważasz? No i tak, tak. Tam się działo już w boksie, a tam nikt nie wymaga czegoś takiego, więc tak zdecydowanie by się działo. Dobra, to co, to my czekamy na odpowiedź teraz Ewy Brodnickiej. Liczymy, że będzie ta akceptacja warunków i walki, a tobie dziękuję. Gratulacje. No. Dzięki.